Marcinie, jesteśmy na BSS Forum Łódź, IT w Centrum Polski, konferencji, która dotyka różnych tematów informatycznych, w tym również środowiska pracy dla tegoż sektora. Powiedz mi, jakie wy jako Colliers obserwujecie trendy w środowisku pracy, w podejściu do środowiska pracy z perspektywy sektora IT? Przede wszystkim nie można nie zauważyć, że duży udział pracowników sektora IT rzadko odwiedza biuro, co jest pewnym wyzwaniem dla menedżerów, którzy w większości chcieliby, żeby pracownicy wracali albo pracowali częściej w biurach. Natomiast na pewno gro firm powoli wraca do biur, utrzymuje biura i je czasami reorganizuje, przebudowuje, rearanżuje po to, żeby dostosować do pewnych nowych wyzwań czy zapotrzebowania. Generalnie biura w sektorze IT zmieniają trochę swój charakter. W sytuacji, w której większość pracowników pracuje z domu, stają one się coraz częściej miejscami spotkań, miejscami integracji, miejscami regularnej wymiany idei, tworzenia przestrzeni do kreatywności zespołów. Ostatnio spotkaliśmy się również z tym, że jest to po prostu miejsce organizowania spotkań integracyjnych, czyli integrację nie poza firmą, tylko integrację w firmie. To jest bardzo ciekawe. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zmieniają się też proporcje w zakresie wykorzystywania powierzchni biurowej. W związku z tym, co powiedziałem wcześniej, o ile dawniej przyjmowało się taki model, że 70% powierzchni biura przeciętnie zajmowały strefy biurek pracy indywidualnej, a 30% sale spotkań, chillouty, kuchnie, sale konferencyjne, o tyle teraz ta proporcja się po prostu odwraca. Z 1/3 mniej będzie stanowiła przestrzeń do pracy indywidualnej, a około 70% wszystko do tego zmierza, przestrzeń do interakcji, współpracy. A mówiąc o samych biurach na terenie Łodzi, ile w tej chwili możemy powiedzieć, że jest metrów kwadratowych, które już w tej chwili są do wykorzystania przez biznes, w tym informatyczny, który jest obecny w tym mieście, i jak wyglądają plany na nadchodzące miesiące, lata? W Łodzi jest obecnie dostępnych około 100 tysięcy powierzchni biurowej w nowoczesnych A-klasowych, B+ klasowych budynkach. Kolejne 50 tysięcy metrów kwadratowych jest w budowie, więc krótko mówiąc, firmy mają w czym wybierać. Do dyspozycji mają budynki zarówno istniejące, wspaniałe, wysokie, landmarkowe, jak i budynki oferujące duże plany pięter, gdzie można pomieścić kilkudziesięciu, kilkuset pracowników. Obiekty w budowie, obiekty istniejące, no i przede wszystkim obiekty z czerwonej cegły, które oferują coś, co Łódź ma naprawdę wyjątkowego, unikatowego, czyli specyficzny klimat, wyjątkowość, unikatowość, bo każdy budynek jest inny. Ale co ważne, te budynki rewitalizowane oferują również najwyższy standard wnętrz, infrastrukturę informatyczną, piękne klimatyzowane przestrzenie. Branża IT również upodobała sobie przestrzenie elastyczne, tudzież przestrzenie biur coworkingowych. Jak wygląda oferta Łodzi w tym obszarze? Mamy kilka świetnie działających biur coworkingowych. Widzimy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem powierzchni w ostatnich kilkunastu miesiącach. Zarówno wśród IT, jak i innych branż. Widać, że kilku wiodących graczy na tym rynku mocno się rozwija i rozbudowuje. Dwóch głównych ma już po dwa kompleksy. Cieszy się to dużym powodzeniem wśród firm, rozwija i oferują również coraz ciekawsze, coraz fajniejsze rozwiązania w środku, zarówno architektoniczne, jak i funkcjonalne. Działa to. Super. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Dziękuję bardzo.